Cześć, z tej strony Michał Dziedziński z kanału Dziedziuch Programuje. Dzisiaj rozpoczynamy z naszym pierwszym projektem tutaj na kanale Samuraj Programowania. Pokażę Wam, jak zrobić taki prosty slider w HTML-u, CSS-ie i JavaScriptie od podstaw, żebyście później mogli też stworzyć sobie taki slider. Tydzień temu pokazałem Wam, jak to ma wyglądać. Przez ten czas mogliście zaproponować jakieś tam swoje rozwiązanie. Także zapraszam serdecznie. Dzisiaj właśnie od zera pokażę Ci, jak ja to zrobiłem. Będziesz mógł ocenić, czy Twoje rozwiązanie było lepsze, czy może rozwiązać coś w jakiś inny sposób. Ja dzisiaj będę używał klas. No i zapraszam serdecznie do pisania razem ze mną. Więc tak, przejdźmy do naszego edytora. Tutaj pokażę Ci jedno rozszerzenie, które jest moim zdaniem bardzo przydatne w tworzeniu właśnie takich stron, gdzie nie korzystamy z jakiegoś Gulpa czy Webpacka, a jednocześnie nie używamy NPM scripts. Więc pokażę Ci, że jest takie rozszerzenie, które nazywa się Live Server. Dokładnie, jest tutaj. Ja już mam takie rozszerzenie zainstalowane. Natomiast Ty zainstaluj je sobie, bo myślę, że ułatwia ono pracę. Nie trzeba za każdym razem odświeżać naszej strony. Także polecam Ci je zainstalować. I następnie po zainstalowaniu tutaj w prawym dolnym rogu powinniśmy mieć coś takiego jak Go Live. No i zobaczmy, jak to działa. Zaczniemy od tego, że stworzymy sobie plik index.html, tak, i wewnątrz którego będę używał emeta. Jeśli nie wiesz, co to emet, to polecam Ci sprawdzić, bo sporo to przyspiesza nasze programowanie. Być może wywnioskujesz już, jak to działa na podstawie tego, jak ja piszę za pomocą emeta, a jeśli nie, no to polecam właśnie doczytać na ten temat. Więc emet umożliwia nam coś takiego, że tutaj piszemy tylko wykrzyknik, no i na tej podstawie zostanie nam stworzona taka podstawowa struktura naszego HTML-a. Zmieńmy sobie tutaj może z document na slider, nasz title, i wewnątrz body, tak testowo, napiszmy sobie coś w znaczniku H1, na przykład siema, tak, i przejdźmy sobie do naszej przeglądarki. O, nie wystartowałem tego serwera, więc tak, tutaj klikamy Go Live i tutaj możesz zobaczyć, że mamy nasze siema. Teraz na pół ekranu przestawię nasz edytor. No i napiszmy tutaj siema programisto. Zapiszę. I jak możesz zobaczyć, po lewej stronie te zmiany od razu nam się odświeżyły. No więc skoro tak, to przejdźmy już do właściwej treści naszego projektu, czyli do naszego slidera. Więc skoro mamy już index.html, zrobimy sobie teraz plik CSS. Może edytor dam na cały ekran. Zróbmy sobie folder CSS, wewnątrz którego napiszemy, stworzymy jakiś style CSS. Zrobimy sobie folder JS, wewnątrz którego stworzymy plik index.js. No i dobra. Skoro tak, przejdźmy zatem do naszego index.html i tu stworzymy strukturę HTML naszego tutaj slidera. Więc tak, zacznijmy od znacznika main, który będzie miał klasę slider.
Tutaj właśnie widzisz, że używam emeta, czyli piszę main, to znacznik, jaki chcę mieć. No i po kropce nazwę klasy. Dobrze, mamy już w takim razie main o klasie Stider. No i wewnątrz tego main napiszmy section. Section o klasie Slider Container. Slider Container. No i super, mamy section o takiej klasie. Być może wiesz, jeśli nie, to zapraszam Cię, kolejna rzecz do zapoznania się, o metodologii nazywania klas BEM. Polega ona na tym, że dzielimy nasze elementy HTML-a na bloki, elementy i modyfikatory. Więc tutaj naszym blokiem jest slider, wewnątrz którego mamy element container. No i zapisuje się to w taki sposób, że mamy takie dwa podkreślniki i container właśnie. Więc tak, mamy section o klasie slider container. No i wewnątrz naszego section zróbmy sobie button, którym będziemy przełączać nasze slajdy. Więc tak, button o klasie na przykład slider button po prostu. No i w związku z tym, że nasze przyciski będą różniły się stylami, bo jeden ma strzałkę w lewą stronę, drugi ma strzałkę w prawą stronę, to dodamy mu następną klasę, niech nazywa się slider button, i damy tutaj modyfikator, czyli też coś, co wykorzystujemy w metodologii BEM, i dajmy tutaj nazwę pref od previous, czyli wcześniejszy slajd. Dobra, stworzyliśmy taki button, no i napiszmy sobie tutaj może na razie pref jak poprzedni. Dobra, następnie stworzymy drugi button. Tak, o klasie slider button i slider button next. Tak, i wewnątrz napiszemy next. No i pomiędzy tymi przyciskami niech znajduje się nasz slider. No i umieścimy to wewnątrz tagu feature. No i niech to będzie klasa już slide. No i no, to na razie może tak zostawmy. Dobra, zapiszemy. Zapiszemy i dodajmy może. Przejdźmy do naszej przeglądarki. Tutaj to trochę powiększę. Widzisz nasze dwa przyciski. Na razie nie mamy obrazka, w związku z czym pomiędzy nimi nic nie ma. No dobra, skoro to już mamy, to dodajmy sobie nasz plik JavaScript do naszego HTML-a, czyli script. Tak, i wewnątrz tutaj src, no to po prostu odwołamy się do folderu JS, no i tam plik index.js. Tak samo dodajmy sobie nasze style. Robimy to poprzez link. rel stylesheet. I wewnątrz naszego href CSS styles CSS. Dobra, mamy podpięte nasze style, nasz kod JavaScript. Przejdźmy może do naszych styli i zresetujmy tutaj ustawienia przeglądarki te początkowe. Więc tak, zrobimy to w ten sposób, że piszemy gwiazdka, czyli wszystkie elementy
tutaj after, gwiazdka, before, tak, no i teraz M0, czyli resetujemy paddingi, P0, marginy i paddingi resetujemy, no i box sizing inherit, czyli niech będzie dziedziczony. A po czym? No to tutaj już napiszemy body i niech będzie box sizing border box. Polecam Ci doczytać o box sizing border box, czym on się różni od, jak tutaj mogłeś zobaczyć, content box. Warto wiedzieć takie rzeczy i moim zdaniem łatwiej jest używać tutaj tego border boxa. W bardziej przewidywalny sposób się to zachowuje. Wszystko wtedy. Zapiszmy to, przejdźmy do przeglądarki. Możemy teraz zobaczyć, że już mamy wszystkie nasze style zresetowane. Dobra, przejdźmy do naszego JavaScriptu i pokażę Ci tutaj, jak zaczniemy. Zaczniemy od stworzenia klasy slider. Czyli piszemy class slider. Tak, i jak mamy już naszą klasę, to wewnątrz tagów script w naszym HTML-u, co byśmy chcieli zrobić? No więc tak, chcielibyśmy do naszej klasy script przekazać tablicę, tak założyłem, przekazać tablicę z naszymi obrazkami, czyli dokładnie z stringami, które odzwierciedlają ścieżkę do naszych obrazków. Tak jak ścieżka, czyli tak jak tutaj odwołujemy się do JavaScriptu i do styli w CSS. No dobra, więc wewnątrz tagów script stwórzmy sobie tablicę. Niech się nazywa na przykład image array albo image r po prostu. No i wewnątrz naszej tablicy napiszemy sobie ścieżkę, czyli właśnie images 1. No i skopiujmy to 5 razy. Tak, czyli 2, 3, 4 i 5. Mamy naszą tablicę ze ścieżkami do naszych obrazków. No i poniżej możemy stworzyć nasz właśnie slider, więc napiszmy const slider i niech to się równa new slider, do którego chcemy przekazać tą naszą tablicę z obrazkami, czyli image r. No i dobra, skoro tak, przejdźmy do naszego JS-a i skoro coś przekazujemy, no to musimy stworzyć konstruktor, gdzie zapisujemy zróbmy, może nazwijmy to właśnie images. No i wewnątrz naszego konstruktora zapiszmy, że this images to się równa images. Tak, no i mamy już przypisane do naszego images nasze obrazki. Tak. I następnie, co możemy chcieć zrobić? Musimy stworzyć jakąś metodę, która będzie nam inicjalizować nasz slider. Zróbmy więc tutaj, napiszmy funkcję initialize slider. No i wewnątrz naszej metody initialize slider zróbmy, może pobierzmy, uchwyćmy jakoś nasz element, gdzie będziemy wrzucać po prostu nasze zdjęcie. Więc możemy zacząć, że mamy figure o klasie slide. Jednak chciałbym Ci tutaj pokazać, bo oczywiście moglibyśmy złapać nasz element po klasie albo dodać mu jakieś ID. Chciałbym Ci jednak pokazać inny sposób, w jaki można to robić. Więc napiszmy sobie tutaj
data i na przykład slider. Tutaj po data możemy napisać, co jakby, co, jaką nazwę chcemy. No ja tutaj napisałem slider, a może po prostu slide. O. I dlaczego tego używam? Dlaczego nie łapię po klasie? Otóż jest to w mojej opinii taka dobra praktyka, żeby oddzielać stylowanie od JavaScriptu. W związku z czym klas używajmy do stylowania, natomiast jeśli chcemy łapać elementy w JavaScriptie, to używajmy do tego atrybutu data. Już mówię jakby z czym to się wiąże. Otóż wiąże się to z tym, że później, jeśli jakiś programista siądzie do tego, inny członek naszego zespołu na przykład, siądzie do tego kodu, to będzie miał świadomość tego, że klasy odpowiadają za właśnie style, w związku z czym na przykład, nie wiem, zmienia się jakoś struktura klas. No to może być tak, że zmieniamy nasze klasy, zmieniamy nasze style i jakby nie wiemy o tym, że gdzieś tam w pliku JavaScript łapaliśmy właśnie po tej klasie, tak? Czyli nie wiem, mieliśmy klasę na przykład tutaj slide, a jednak ktoś padł na pomysł, że dobra, to nie będzie slide, tylko niech będzie feature na przykład, tak? Albo na przykład według, niech będzie tutaj bema zapisane, żeby to jeszcze był jako niejako blok osobny, tylko element, no i na przykład slider, ta podwójne, ta podłoga i slide. No i wtedy, ok, zmieniamy nasze style, ale jakby nie mamy tej informacji, że gdzieś w pliku JavaScriptowym właśnie było uchwycone też po tej klasie. Natomiast jak mamy to rozdzielone, że klasa jest do stylowania, a używamy atrybutu data do chwytania elementów, no to wtedy już z pełną świadomością jakby wiemy, że jeśli zmienimy nasz atrybut data, no to wtedy gdzieś w JavaScriptie zapewne jest on użyty, więc musimy to znaleźć i też to zmienić. No więc skoro tak, to właśnie polecam Ci używać tego i klas używać do stylowania, a nie do chwytania elementów w JavaScript. Stwórzmy sobie od razu dla naszych przycisków, bo też będziemy chcieli je złapać w naszym JavaScriptie, więc napiszmy button pref na przykład. Natomiast tutaj data button next. Dobra. Przejdźmy do naszego JavaScriptu z powrotem. I tutaj tak, tutaj zrobię obiekt, niech się nazywa this UI selectors, w którym stworzę właśnie obiekt slide i tutaj właśnie klucz slide i wartość. No i tutaj jeśli chodzi o wartość, to jeśli chcemy złapać po tym atrybucie data, to zapisujemy to w takim kwadratowym nawiasie data, no i slide. Tak to się nazywało. Tak to się nazywało. Skopiujmy sobie od razu to. Więc button pref. Tak. Button next. Tak, i zapiszmy to właśnie w naszym obiekcie UI selectors. Dlaczego w ten sposób to robimy? No powiedzmy, że w naszej aplikacji będziemy chcieli mieć więcej niż jedno miejsce, w którym będziemy odwoływać się, będziemy potrzebowali wybrać ten nasz element slajdu albo przycisków. No i wtedy na przykład, nie wiem, jednak stwierdzimy, że ok, musimy zmienić nazwę naszego data, no bo coś nam się gryzie, albo po prostu stwierdziliśmy, że to nam za mało mówi. No i wtedy musielibyśmy to zmieniać w wielu miejscach, natomiast jeśli stworzymy to sobie w ten sposób,
no to wtedy wystarczy, że zmienimy w tym jednym miejscu i będziemy mogli się już do tego odwoływać później w naszej aplikacji. Więc dobra, skoro mamy to w ten sposób stworzone, to uchwyćmy sobie te elementy wewnątrz naszej tutaj metody initialize slider. No więc jeszcze zanim to zrobimy, to napiszmy tutaj sobie, że dslide to się równa 0. I dlaczego tutaj dajemy 0, a nie na przykład undefined? No bo 0, jeśli pojawiłoby się nam później, gdzieś byśmy debugowali nasz kod na przykład, no to jeśli chodzi o undefined, no to wiemy, że to jest wartość, którą nadał nam jakby program, tak? Czyli nie wiem, odwołujemy się do jakiejś wartości, której nie ma, no to ona jest undefined. Natomiast jeśli damy 0, no to wtedy jako programiści wiemy, że my nadaliśmy tą wartość. Jakby taka jest różnica między nulem a undefinedem, że jak gdzieś zobaczymy 0, no to znaczy, że został on ustawiony przez programistę, więc po prostu jeśli do naszej zmiennej mamy przypisywać coś, co jest no jakoś niezdefiniowane, tak, no to polecam raczej używanie nula. Więc tak, mamy this slide, to będzie 0, this pref button to też 0, this next button również 0. Tak, i wewnątrz tutaj initialize slider. I tutaj wewnątrz initialize slider napiszmy, że this slide to się równa document query selector. No i tutaj wewnątrz naszego query selectora odwołamy się właśnie do this UI selectors. I właśnie slide. Tak, i to samo zrobimy dla naszych przycisków. This pref button to się równa document query selector. This UI selectors i button pref. No i this next button to się równa document query selector this UI selectors i button next. Dobra, mamy tutaj, mamy uchwycone nasze przyciski i przypisane je do przyciski slide, do tutaj właściwości w naszym konstruktorze. No więc, co możemy chcieć zrobić dalej? Skoro mamy już nasze obrazki, to może po prostu przypiszmy do, stwórzmy obrazek, w związku z czym zróbmy this w konstruktorze, napiszmy this image, tak początkowo 0, i w naszym initialize slider napiszmy, że this image stwórzmy tutaj nasz element, czyli document create element. No i tutaj napiszmy img. Dobra. Skoro mamy nasz już obrazek, no to napiszmy this image. Tak. I tutaj set attribute. I przypiszmy atrybut src o wartości. Niech to będzie this
images. No i zerowy element naszej tablicy. No bo wyświetlmy najpierw pierwsze zdjęcie, po prostu, które mamy. Dobra, ale żeby jeszcze to nam się wyświetliło, no to musimy do naszego slajda, czyli this slide, to jakby włożyć, tak? Więc append child, no bo tak, stworzyliśmy obrazek, no a teraz chcemy do właśnie naszego feature włożyć nasz image, czyli this image. Tak, i do naszego slidera tutaj dodaliśmy append child this image. Zobaczmy w naszej przeglądarce. No ale tak, no nie zobaczymy, bo przecież nie wywołaliśmy naszego initialize slider. W związku z czym napiszmy tutaj slider initialize slider. Tak, no i możemy zobaczyć, że mamy nasz obrazek tutaj już w oknie naszej przeglądarki, on nam się wyświetla. No, nie wygląda to za dobrze, w związku z czym przejdźmy może do naszych styli. Ale zanim to zrobimy, to jeszcze dodajmy klasę naszemu obrazkowi. Więc zróbmy tak, this image. A class list, tak, add, i wedle tutaj metodologii, jaką obraliśmy, czyli bema, no to napiszmy slide image. Tak, czyli teraz już nasz image będzie miał klasę. Przejdźmy z powrotem do styli w takim razie. No i tutaj może napiszmy parę klas, czyli tak slider. Niech on będzie width 100 VW. Tak, nasz slider container. Niech ma max width, no powiedzmy, nie wiem, 800 pikseli na przykład. Tak, nasz slide image niech ma height na auto. Tak, natomiast max width niech równa się 100%. No i teraz widzimy, że już nasz obrazek jest mniejszy i łatwiej po prostu będzie nam to tutaj ogarniać. No dobra, ale te przyciski może jeszcze wyświetlmy jakoś, żeby to było jakoś sensowniej widoczne, czyli napiszmy tutaj display flex, justify content center. Tak, najpierw wyśrodkowaliśmy tutaj nasz slider jakby na środku ekranu. No i teraz wewnątrz naszego kontejnera zróbmy tak, że też zrobimy display flex align i items center oraz position
relative pod względem tego, do naszego kontejnera będziemy się odnosić. Tak, no teraz już możecie zobaczyć, że nasze przyciski są tutaj po środku. I może ostylujmy od razu te przyciski. Więc napiszmy tutaj slider button i ostylujmy tutaj nasze przyciski. Więc tak, dajmy outline, niech równa się 0. Może ja tutaj będę od razu ci pokazywał, jak to wygląda. Dobra. Outline, niech równa się 0. Kursor, niech będzie pointer. Tak. Chcemy wiedzieć, że to element jest klikalny. Width, niech będzie 50 pikseli. Height, niech będzie 50 pikseli. Background color. Tutaj sobie zapiszemy taki kolor 41B883. Tak. No i następnie zapiszmy kolor. Niech to będzie po prostu biały, czyli FFF. Border none. To może schowam. Tak będzie lepiej widoczne. Tak, border none. No i jeszcze co? Position absolute. No i niech to będzie. To jak zapiszemy to. Jak gdybyśmy position absolute, tutaj może się zdarzyć, że wszystko ucieka nam do prawej strony. Więc dodajmy klasę slider button pref. Niech to będzie left 0. Natomiast to samo, tylko dla next. Niech to będzie right 0. Tak, widzimy już nasze przyciski po lewej i prawej stronie naszego obrazka. No ale nie mamy jeszcze tutaj strzałeczek, tylko mamy napisy, więc przejdźmy do HTML-a, wyrzućmy te nasze napisy, dodamy tutaj strzałeczki. A więc z powrotem do naszych styli. No i może na początek po prostu zmieńmy nasz background color, jeśli najeżdżamy na nasz button, czyli slider button hover. No i niech tutaj będzie kolor, skopiujmy może ten. No i niech on będzie taki trochę ciemniejszy. O, na przykład taki. Tak, widzimy, że jak najeżdżamy, to kolor się zmienia. Tutaj, żeby się tak zmieniał płynniej, to w naszym slider button dodajmy transition background color. Bo lepiej po prostu nie używać all, tylko wypisać to, co chcemy, żeby się nam tutaj animowało, czyli czy tutaj właśnie przechodziło z koloru do koloru, żeby to było płynnie. Niech to może trwa 1/10 sekundy,
I niech to będzie is in. Tak, widzimy, że teraz to płynniej się dzieje. No dobra. To teraz do naszych batonów dodajmy sobie before'a, bo w ten sposób zrobimy strzałkę, czyli slider button before. No i tutaj zacznijmy od tego, że napiszmy nasz content, czyli content, i to jest pusty string. No i position absolute left 0 top 0. I zrobimy to w ten sposób, że po prostu zrobimy bordera, z którego weźmiemy jakby tylko border top i border left. Czyli zróbmy właśnie border. 2 piksele. Solid FFF. Tak. No i właśnie border bottom. Niech to będzie 0. No i border left też 0. Tak, zobaczmy. O, już coś widać. Jakąś kropeczkę. No więc, żeby to powiększyć, no to dajmy H20, W20. Tak, no i możemy zobaczyć, jak to wygląda. Mamy już nasze strzałeczki. Są one jednak przekręcone, w związku z czym ustawmy je jakby w prawidłowej pozycji. Przez to, że mamy tutaj nasz button ma klasę slider button, mają tą samą i mamy tutaj modyfikatory. No to możemy to zrobić w ten sposób, że tutaj skopiujemy sobie to nasze slider button prev i dodamy tutaj właśnie before'a. Tak. No i zróbmy transforma, czyli przesuniemy te nasze strzałki. Transform. No i przesuńmy to. Najpierw zróbmy translate. I chociaż może najpierw obróćmy to. Najpierw obróćmy i zróbmy to tak minus 45 stopni. Napiszmy tutaj 50 i 50. Tylko przecinku zapomniałem. No i tak możemy zobaczyć, że tutaj mamy naszą strzałkę już obróconą. Tak, tutaj dajmy right, nie left. O, no i w ten sposób właśnie mamy już tutaj naszą strzałkę obróconą w to miejsce, które powinna być. Natomiast no, znajduje się ona jeszcze w złym położeniu, więc tutaj napiszmy 100%. Tak. A tutaj napiszmy 75%. O, i mamy ją wyśrodkowaną. To samo zrobimy dla naszego nexta. W związku z czym skopiujmy to, tutaj wkleimy, tylko zamienimy nasz modyfikator na next. No i skoro tutaj mamy minus 45 stopni, no to musimy to obrócić o 180 stopni, więc minus 45 plus 180, no to będzie 135 stopni. Tak, no i mamy obróconą naszą strzałkę, natomiast no, znajduje się ona w złej pozycji. Znaczy to musimy teraz zmienić. Więc tutaj jak napiszemy 50%, no to teraz mamy też to po środku. Ok, skoro już mamy tutaj nasze style zrobione do naszych strzałek, to wróćmy sobie do
naszego JavaScriptu. Wróćmy do naszego JavaScriptu. I tak, mamy na sztywno ustawioną naszą klasę. I tak, mamy na sztywno ustawioną nasze zdjęcie, no ale chcielibyśmy to robić w sposób dynamiczny po klikaniu właśnie przyciski. No więc jak to zrobić? Stwórzmy sobie taką funkcję jak change slide. Wewnątrz której będziemy, nam to na cały ekran, bo już jak nie stylujemy, to nie będzie nam tak potrzebny nasz widok jakby na naszą przeglądarkę, gdzie będziemy przekazywać indeks tablicy z naszymi obrazkami, do którego chcemy przejść. Więc napiszmy tutaj indeks. No i skoro chcemy zmieniać nasz slajd i zmieniać indeks, na który się przełączamy w naszej tablicy, no to dodajmy wewnątrz naszego konstruktora coś takiego jak this current slide, żebyśmy wiedzieli, na którym obecnie slajdzie się znajdujemy. No i niech on początkowo będzie 0, po prostu, tak? No i tutaj jak napiszemy this current slide, no to teraz powinniśmy mieć taki sam efekt. No ale dobra. Skoro chcemy zmieniać slide, no to napiszmy sobie tutaj this current slide, czyli chcemy wewnątrz po prostu tej funkcji change slide zmieniać ten this current slide, tak? No i niech on będzie równy temu indeksowi, który tutaj po prostu przekazujemy. Teraz będziemy musieli zmieniać nasz atrybut src w naszym przycisku. No a żeby to zrobić, no to tutaj widzimy, że też ustawiamy nasz atrybut src. W związku z czym, żeby nie robić tego jakby w dwóch miejscach, to stwórzmy sobie naszą funkcję, taką add attributes, na przykład niech się nazywa. Tak, i wewnątrz której po prostu będziemy ustawiali ten atrybut, żeby po prostu nie dublować kodu. No i jest to dobra praktyka, żeby tam, gdzie można wydzielać takie powtarzające się fragmenty kodu do właśnie funkcji. A więc wewnątrz tej funkcji set attributes, może napiszmy slide attributes, żeby nie było wątpliwości po nazwie funkcji, co ona robi. Mówię seta, chcę add, więc tak, set slide attributes. No i tutaj wewnątrz tej funkcji set slide attributes dodajmy właśnie to samo, co robiliśmy właściwie tutaj, czyli this. Tak, to sobie przekopiujemy, piszemy tutaj, czyli this image set attribute. No i tutaj src this images. No i tutaj też przekazujmy jakiś indeks, który tutaj włożymy. Tak. No i skoro to mamy, no to teraz wewnątrz naszej funkcji initialize slider, jeśli zrobimy, odwołamy się właśnie do tej funkcji, czyli this set slide attributes, no i tutaj damy 0, no to powinniśmy cały czas widzieć to samo. Tak? A zmieńmy sobie na przykład na, nie wiem, 5. Aha, no tak, 5 nie mamy, bo to jest piąty, piątka jest szóstym elementem tablicy. Ale 4 już mamy jak najbardziej. Tak samo 3. No widzicie, te zdjęcia już teraz się zmieniają. No dobrze, jesteśmy zatem w tym miejscu. Ustawmy z powrotem 0. No i tutaj jeszcze może w
w tym miejscu. Sprawdźmy sobie, czy w ogóle to jest, czy w ogóle this images jest tablicą, no bo powiedzmy, że zostanie tam przekazana nie tablica, ale na przykład string, tak? Więc zanim to ustawiamy, to po prostu sprawdźmy to. To też jest dobra praktyka. Array is array. No i tutaj napiszmy właśnie, że this images. I warunek musi być spełniony, że this images length jest większe po prostu od zera, tak? Czyli jak napiszemy tak. No ale możemy po prostu pominąć to większe od zera, no bo jeśli jest większe od zera, no to po prostu będzie się równało 1, 2, 3 i tak dalej. No, to jest warunek prawdziwy. Więc zapiszmy po prostu tak, this images length. No i this images, właśnie tutaj teraz przypisujemy indeks. Co tutaj jeszcze chcielibyśmy zrobić? Może dodalibyśmy też alt, no bo jest to atrybut jednak, który ze względów na dostępność. No i w ogóle, jak nie wiem, z jakiegoś powodu by się nam obrazki nie wyświetliły, no to warto jest dodać. Więc this image. I tutaj dajmy też set attribute. Tak, tutaj atrybut alt. No i niech jego wartość wynosi. Tutaj napiszmy slide. No i chcielibyśmy po prostu poinformować, o jakim numerze jest to slajd. Czyli napiszemy tutaj indeks. Na indeks jakby zerowy, no to jest pierwszy slajd, tak? Czyli to musimy powiększyć po prostu o 1. Dobra, i skoro to mamy, no to teraz co byśmy chcieli zrobić? Że nie tak ręcznie tutaj sobie wpisujemy indeks tablicy, do jakiegoś odwołujemy i zmieniamy obrazek, tylko no chcielibyśmy podpiąć naszą akcję zmiany slajdu na przyciski. Dodajmy sobie więc tutaj funkcję, która będzie nam nasłuchiwać na zdarzenie kliknięcia. Więc zróbmy sobie taką funkcję, może niech ona się nazywa addListeners. I wewnątrz niej będziemy nasłuchiwać na zdarzenie kliknięcia na nasze przyciski, czyli this pref button at event listener. I tutaj dajmy sobie klika. I wywołujemy naszą funkcję change slide. Tak, this change slide, do której chcielibyśmy przekazywać nasz indeks. Natomiast w związku z tym, że w ten sposób no nie możemy przekazać naszego indeksu w callbacku, więc tutaj wywołujemy sobie, zróbmy sobie funkcję strzałkową, która zwraca nam this change slide, no i w tym samym możemy tutaj przekazać już nasz parametr, więc this current slide minus 1, no bo chcemy cofać jakby o 1. No i to samo dla next button. Tak. No i teraz wewnątrz naszej funkcji change slide musimy ustawiać nasze attribute, czyli set slide attributes. No i tutaj będziemy przekazywać nasz indeks. Tak, no i zobaczmy, jak to działa. Tutaj oczywiście chcemy plus 1 mieć, a nie minus 1. No ale żeby tutaj nasłuchiwać na nasze kliknięcia, nasze przyciski, to musimy też przecież odwołać się do naszej funkcji addListeners, tak? Czyli przy inicjalizacji naszego slidera po prostu zacząć nasłuchiwać na kliknięcie. Tak, no i teraz możecie zobaczyć, że
Możemy sobie zmieniać nasze slajdy. No ale problem się pojawia, jak przyjdziemy o jeden za daleko albo o jeden za wcześnie. W związku z czym no, musimy blokować użytkownikowi możliwość kliknięcia w nasz przycisk w momencie, w którym slajd, to jest, jeśli mamy pierwszy slajd, to nie powinniśmy móc dać slajdu wstecz. A jeśli mamy ostatni slajd, no to nie powinniśmy pozwolić użytkownikowi na przejście do następnego slajdu. W związku z czym zróbmy sobie może taką funkcję Disable Buttons, która będzie nam wyłączała te przyciski. A więc dodajmy funkcję Disable Buttons. Tak. No i tutaj sprawdzamy taki warunek, że jeśli this current slide jest równe 0, tak, czyli jesteśmy na pierwszym obrazku na naszym trailerze, no to wtedy this prep button chcemy mu dać atrybut disabled, na true. Natomiast jeśli nie jest, to tutaj zastosowałem wyrażenie trójargumentowe, czyli tutaj mamy warunek na początku, czyli this current state równa się 0, no i wtedy po znaku zapytania, to jeśli ten warunek jest prawdziwy, to ustawiamy. Natomiast jeśli jest fałszywy, no to po dwukropku piszemy this prep button remove attribute. No i tutaj napiszmy disabled. Dobra, to już mamy dla pierwszego slajdu i teraz to samo zróbmy dla ostatniego, czyli this current slide to się równa. Musimy sprawdzać, jaka jest długość naszej tablicy z naszymi slajdami. W związku z czym to musimy jeszcze sobie to ustawić na początku naszej, tutaj przy inicjalizacji naszego slajdera, czyli this. Stwórzmy sobie coś takiego jak this. Na przykład, nie wiem, slide array length. Niech to będzie 0, tak? Natomiast tak początkowo. Natomiast wewnątrz tutaj naszej funkcji initialize slider, no to przypiszmy właśnie do this slide array length. Niech to będzie this. Sprawdzimy tutaj warunek, czy w ogóle mam coś takiego jak images, tak, wewnątrz. Czy to nie jest, nie wiem, puste. Images. No i this images length. Tak. Mamy tutaj długość naszej tablicy. W związku z czym tutaj w naszym warunku możemy sprawdzić, że jeśli znajdujemy się na ostatnim slajdzie, no to wtedy musimy też zablokować nasz przycisk. A skoro tak, no to tutaj this current slide to się równa slide array length minus 1. Tak, wiemy, z czego to wynika, że no jeśli mamy tablicę pięcioelementową, no to ostatni element ma indeks 4,
Natomiast długość jest równa 5, więc tutaj właśnie musimy odjąć 1, żeby sprawdzić, czy jesteśmy na ostatnim slajdzie. No i tutaj nie prev button, tylko next. Tak, no i musimy jeszcze ostylować tutaj nasz przycisk, jeśli jest on po prostu disabled. No a żeby to zrobić, no to przejdźmy sobie tutaj i napiszmy slider button disabled. Tak, no i tutaj dodamy sobie style. Może po prostu zmniejszmy nasze opacity, czyli opacity niech to będzie 0,4 na przykład. Kursor wtedy niech nie będzie pointer, bo to wskazuje, że możemy kliknąć jakiś element, czyli default. No i pointer events dodamy sobie jeszcze, żeby po prostu kolor hoveru nam się nie zmieniał po najechaniu na przycisk, który jest disabled. Pointer events wtedy none. Zobaczmy, jak to wygląda. Nie wygląda, ponieważ nie wywołujemy naszej funkcji disable buttons. Aby to zrobić, no to po pierwsze musimy to przy inicjalizacji naszego slidera zrobić, więc dodajmy this disable buttons. Tak. Oraz przy każdej zmianie slajdu sobie to sprawdzajmy. Czyli this disable buttons. Tak, no i teraz możemy zobaczyć, że na pierwszym slajdzie przycisk jest nieaktywny do dawania wstecz, przewijania wstecz. Natomiast na ostatnim slajdzie nieaktywny jest przycisk do przewijania na następny slajd. No i dobra, to mamy już zrobione. Co jeszcze byśmy chcieli tutaj dodać? Chcielibyśmy dodać może podpis pod naszym slajderem, który pokaże nam, na którym slajdzie z ilu jesteśmy. No więc skoro tak, to zróbmy taką, może taką funkcję, która będzie nam dodawała ten napis do naszego slajdera. Więc stwórzmy sobie funkcję addCaption. Tak, wewnątrz której będziemy w ogóle to najpierw, zanim w ogóle coś będziemy dodawać do naszego caption, no to musimy stworzyć nasz napis. No i zrobimy to w momencie inicjalizacji naszego slajdera. Najpierw w konstruktorze napiszmy this slide caption. No i niech to na początku będzie 0 właśnie. Skoro mamy już tutaj nasz slide caption, no to wewnątrz funkcji initialize slider może w tym miejscu zróbmy sobie this slide caption, no i niech to będzie document create element, no i tutaj fig caption. Jest to taki specjalny element HTML właśnie do dodawania podpisów pod naszymi obrazkami. No i tutaj dodajmy właśnie na to nasze add caption. Zaraz to będziemy wywoływać, natomiast
Teraz właśnie w naszym add caption napiszemy this slide caption, no i inner text, no i to się równa, i tutaj piszemy taki string, gdzie napiszemy this current slide, tak, czyli który slajd, no ale pamiętamy, że musimy tutaj dodać 1, to jest indeks tablicy, no i z ilu, czyli this slide array length, tak, więc tutaj wywołujmy właśnie naszą funkcję this add caption. Dlaczego tutaj w tym miejscu, dlaczego dodałem to do osobnej funkcji? No bo będziemy to zmieniać przy każdej zmianie slajdu, w związku z czym to add caption będziemy musieli też wywoływać w momencie zmiany naszego slajdu. Tak, no i jeszcze zobaczmy. Przy change slide, jeszcze tutaj wołajmy to, this add caption. No i jeszcze musimy nasze caption dodać do naszego slajdu, tak? Czyli this slide. This slide, append child. No i tutaj dajemy this. Piszemy this slide caption. Dobra, zapisujemy. Tak, tutaj napis dodał nam się na górze, dlatego że nasz append child wywołujemy wcześniej niż append child naszego obrazka, w związku z czym przesuńmy to sobie. Tutaj może dodajmy odstęp między liniami, żeby to było bardziej czytelne. Tak, no i teraz tutaj widzimy już, że mamy na dole nasz... możemy zobaczyć, na którym slajdzie jesteśmy. No ale nie wygląda to za dobrze, w związku z czym w tym miejscu dodamy sobie jeszcze klasę do naszego slide caption, czyli this slide caption class list add. No i tutaj slide caption. Tak, dzięki temu możemy teraz ostylować nasz element. Przejdźmy zatem z powrotem do naszych styli. No i tutaj napiszmy slide caption. No i dajmy width na 100%. Tak, text align center, żeby napis był po środku. Tak, zobaczmy, jak to wygląda. Tak, i font size. Może na 25 pikseli. Tak. Nie podoba mi się tutaj ta czcionka, w związku z czym przejdźmy sobie, może zaciągnijmy sobie jakąś inną. Może Google Fonts, no i nie wiem, Lato na przykład, tak. Wybierzmy tutaj 400, powiedzmy, że nie będziemy z niczego innego korzystać, no więc tak, tutaj do naszego HTML-a musimy dodać tę linijkę.
Tak, dodajmy tutaj naszą czcionkę, a następnie w stylach, które tutaj mamy, no to musimy dodać to, co mieliśmy tutaj, czyli font family. No i to zrobimy wewnątrz body. Tak, żeby tutaj w całej naszej aplikacji. Tak, no i możemy już zobaczyć, że teraz wygląda to trochę lepiej przynajmniej. No i co jeszcze moglibyśmy chcieć zrobić tutaj? Moglibyśmy dodać jeszcze na przykład przełączanie się między slajdami za pomocą strzałek. No bo często jest to wygodniejsze niż za pomocą myszki. Więc co musimy zrobić? Do naszej funkcji add listeners dodajmy sobie nowy listener. I teraz nasłuchujmy na wciskanie przycisków, a więc document. Add event listener. No i tutaj na zdarzenie key down. Tak. Wywołujmy funkcję, do której przekazujemy nasz event. No i będziemy dzięki temu mogli sprawdzić, jaki przycisk wcisnął użytkownik. Tak więc wewnątrz tutaj naszej funkcji napiszmy if i tutaj event key code równy jest dla strzałki w lewo jest to 37, tak? Czyli jeśli keycode jest równy 37, no to wtedy przesuńmy się o jeden slajd wstecz, czyli to samo co po kliknięciu w strzałkę w lewo, tak? Natomiast else if, no i keycode równa się 39 dla strzałki w prawo, no to wtedy wywołaj tutaj change slide, podnieś nam z current slide podniesionym o 1. To nam powinno przejść do następnego slajdu. No jak możemy zobaczyć, to to działa. Ja teraz klikam tutaj strzałkami, ale przez to, że klikam strzałkami, to mogę sobie wyjść poza zakres tutaj naszych slajdów, tak? Czyli powinniśmy też jeszcze sprawdzać to w naszej tutaj funkcji change slide. A skoro tak, to dodajmy sobie tutaj taki warunek, że jeśli indeks jest równy minus 1, tak? Czyli chcemy przejść do slajdu o numerze minus 1, w sensie do elementu tablicy o numerze minus 1, lub indeks jest równy this slide array length, tak? No to wtedy po prostu zrób return. Tak i nie wykonuj dalszych akcji. No i zobaczmy, jak to działa. Tak, nie mogę przejść dalej, tutaj nie mogę dać wstecz. No i w tym momencie doszliśmy właściwie do końca tego, co chciałbym Ci tutaj pokazać w związku z tworzeniem tego slajdera. Możesz go w jakiś sposób rozwijać. Myślę, że na przykład dobrym pomysłem byłoby dodanie na przykład takich kropeczek na dole naszego slajdera, żebyśmy mogli przełączać się między jakimiś konkretnymi. Na przykład jestem na pierwszym slajdzie i chcę się przełączyć od razu na ostatni slajd, więc myślę, że to by była fajna funkcja do dodania na przykład dla Ciebie. No plus jakby tutaj Twoja wyobraźnia może być nieograniczona, w związku z czym spróbuj go jakoś rozwinąć, ulepszyć. Może sprawdzić, jak
ulepszyć go pod względem dostępności dla osób z jakimiś ograniczeniami, że na przykład dodać jakieś atrybuty związane z Arią i tak dalej. Więc tutaj jakby pole do rozwoju tego slidera jest duże dla Ciebie. Dziękuję Ci bardzo za udział tutaj w pierwszym projekcie, że tworzyłeś ze mną albo po prostu oglądałeś, jak stworzyć taki slider. Mam nadzieję, że każdy kolejny projekt będzie też przeze mnie prowadzony jakoś lepiej. Wszelkie uwagi na temat tego, jak prowadziłem ogólnie tutaj, pokazywałem ten pierwszy projekt, będą dla mnie bardzo cenne, jak mogę coś poprawić i tak dalej. Także zapraszam Cię do komentowania, zapraszam Was do wrzucania swoich rozwiązań, chwalenia się tym, co zrobiliście inaczej, co zrobiliście lepiej i tak dalej. I myślę, że to na pewno będzie wartościowe dla tutaj wszystkich przeglądających te komentarze i uczących się jakichś nowych rzeczy. Także dziękuję Ci bardzo serdecznie jeszcze raz za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, do zobaczenia. Cześć, miłego dnia.